Witam w kolejnym odcinku Zdrowej Rozmowy. Mówi do Was Kasia Staszek. Dziś tematem są przewlekłe choroby jelit. Kilka dni temu, 19 maja, obchodzony był Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. To jest dzień, który ma podnosić naszą wiedzę na temat sytuacji osób z chorobą leśniowskiego Crohna i z wrzodziejącym zapaleniem jelita. Pierwsze skojarzenie z tymi chorobami to bóle brzucha. Jeśli ktoś wie coś więcej, wymieni także biegunki. Takich wizyt w toalecie chorzy mają nawet kilkadziesiąt w ciągu każdego dnia. Oznacza to oczywiście ogromne wyniszczenie organizmu i ciągłe osłabienie. Ale choroba wpływa także na emocje, na życie zawodowe, na relacje intymne. Wiąże się często z depresją, lękami, z poczuciem wykluczenia ze społeczeństwa. Na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę leśniowskiego Crohna choruje blisko 100 tysięcy Polaków. Zachorować może i małe dziecko, i osoba dorosła. U większości osób choroba pojawia się przed 35 rokiem życia. Dziś ode mnie wiele nie usłyszycie, bo przygotowałam dla Was coś lepszego niż mój głos. Poprosiłam osobę z chorobą leśniowskiego Crohna, żeby opowiedziała nam swoją historię, a po niej usłyszycie ekspertkę, gastroenterolożkę, która powie, jakie badania należy wykonać, by postawić diagnozę i opowie o najnowszych metodach leczenia. Posłuchajcie proszę historii pacjentki Moniki Leder-Jankowskiej. Choroba zaczęła się u mnie około 20 lat temu. Był to czas, kiedy ja wchodziłam w dorosłe życie. Podjęłam decyzję o wyjeździe z rodzinnego domu, wyprowadziłam się 300 kilometrów dalej do swojej wymarzonej szkoły. Zamierzałam związać swoje życie z tańcem. Niestety w trakcie nauki zaczęły pojawiać się u mnie dolegliwości takie jak osłabienie, ospałość, brak energii, no i biegunki. Ja oczywiście zaczęłam zrzucać to na karb życia studenckiego, bardzo intensywnego, ale jako, że moja mama również choruje na chorobę Crohna, to gdy przyjechałam w któryś weekend do domu w odwiedziny, no to jej decyzja była bardzo szybka, idziemy na badania. No i te badania wykazały, że faktycznie prawdopodobnie jest to choroba Crohna. Oczywiście ta diagnoza nie była szybka i taka prosta, bo najpierw było podejrzenie choroby stawów, później choroby krwi i gdzieś tam musiałam się odbijać o różne drzwi różnych specjalistów, aż w końcu trafiłam pod odpowiedni adres i została postawiona ta diagnoza choroby Crohna. Te objawy, właśnie takie osłabienie, anemia, biegunka, to są takie pierwsze podstawowe objawy. Ja bardzo często, jak ktoś mnie pyta, co to jest za choroba, czym ona się charakteryzuje, mówię bardzo upraszczając, ale to też jest takie pokazanie bardzo obrazowe. Zadaję pytanie, czy miałeś kiedykolwiek tak zwaną grypę jelitową, jelitówkę? Jeśli odpowiedź jest tak, to ja mówię, no właśnie, więc to jest taka jelitówka, tylko ona trwa kilka tygodni albo miesięcy. Tak jak mówię, jest to duże uproszczenie, ale mniej więcej tak to wygląda. My mamy permanentną biegunkę, która właściwie zamyka nas na życie społeczne, zawodowe. W takich ekstremalnych momentach już mojej choroby, kiedy te zaostrzenia były bardzo silne, i coraz częstsze, dochodziło do tego, że ja nie byłam w stanie wsiąść do autobusu, do komunikacji miejskiej. We mnie zrodziło się coś w rodzaju takiej fobii przed tłumem ludzi i przed zamkniętymi pomieszczeniami. W momencie, kiedy ja miałam wsiąść do autobusu, we mnie pojawiała się panika. Co ja zrobię, gdy nagle pojawi się skurcz brzucha i konieczność pójścia do toalety? No, może dojść do katastrofy tak naprawdę. Ja jeżdżąc do pracy musiałam zrezygnować z komunikacji. Jeździłam albo taksówkami, albo prosiłam kolegę, koleżankę, który miał po drodze, żeby mnie podrzucił. To samo dotyczyło życia społecznego, towarzyskiego. Wszelkie wyjścia na koncerty to w ogóle było nierealne. Jak już pozwalałam sobie na wyjście do teatru czy kina, to zawsze rezerwowałam miejsca skrajne, tak abym mogła niepostrzeżenie, nie przeszkadzając innym widzom, wyjść do toalety. Zrobienie zakupów w pobliskim markecie, który nie posiadał toalety, również graniczyło z cudem.
no gdy już musiałam wyjść, bo po prostu trzeba było zrobić zakupy, no to niejednokrotnie zdarzało się, że w trakcie robienia zakupów po prostu porzucałam wózek z zakupami i biegłam do domu, żeby skorzystać z toalety. Zdarzało się też tak, że po prostu no nie zdążyłam dobiec. Nie zdążyłam dobiec i, no i poleciało mi po nogach. I mimo, że tak naprawdę minęło już od tego czasu sporo lat, to ja nawet mówiąc teraz o tym, mam dreszcze i czuję wstyd. Czuję wstyd, czuję takie upokorzenie, bo choroba Crohna, czy w ogóle nieswoiste choroby zapalne jelit, jakim jest też wrzodziejące zapalenie jelita grubego, są to choroby, które wyniszczają nas nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Bo będąc młodą dziewczyną, która zaczyna dorosłe życie, poznaje partnerów, znajomych, organizuje sobie życie zawodowe, to takie sytuacje jak po prostu popuszczenie w majtki, nazywając to po imieniu, są czymś upokarzającym. Ja wracałam do domu, wchodziłam pod prysznic i płakałam, bo moje poczucie wartości po prostu było tak podkopane, tak zrujnowane, że właściwie wszelkie plany na życie, jakie miałam, ja zarzuciłam, bo nie wierzyłam w siebie, nie wierzyłam, że dam sobie radę z realizacją marzeń, które w mojej głowie się rodziły. Moje leczenie zachowawcze, farmakologiczne trwało około 12 lat. Razem z moją ukochaną panią doktor szukałyśmy leku, sposobu na to, żeby wprowadzić mnie w końcu w tą wymarzoną, upragnioną remisję. No niestety nie dochodziło do tego. Ja cały czas traciłam na wadze, coraz gorzej się czułam. No i wtedy została podjęta decyzja, że czas na operację. Operacja miała być operacją radykalną, czyli miało być to usunięcie jelita grubego i wyłonienie stomii już dożywotnio. Wtedy ja nie czułam się na to gotowa. Myślałam o tym, że stomia jest to coś tak obrzydliwego, tak odrażającego, że już chyba wolę chodzić z tą pieluchą niż ze stomią. Ja wtedy byłam mężatką całe pół roku i ja naprawdę myślałam, że w momencie, kiedy wyłonią mi tą stomię, to mój mąż mnie zostawi i ja zostanę starą, śmierdzącą, brzydką kobietą zamkniętą w czterech ścianach bez przyjaciół, bez znajomych. Ja wręcz wtedy powiedziałam, że jeśli mają mi tą operację zrobić, to po prostu niech mnie nie wybudzają z niej, bo ja nie chcę żyć czymś takim. Wtedy właściwie doszło do czegoś niesamowitego. Możemy to traktować w kategoriach cudu, że właściwie w dniu operacji, operację miałam mieć o godzinie 11, a o godzinie 9 przyszedł do mnie pan profesor i powiedział, że on chyba jeszcze da mi szansę, bo on widzi jakąś nadzieję, jakiś progres. I jeśli jestem z Łodzi, to żebym się ubrała i wróciła do domu. I tak się stało. Ja tego samego dnia jeszcze wróciłam, zupełnie nie dowierzając w to wszystko, do domu. I obiecałam sobie wtedy, razem z mężem, obiecaliśmy sobie, że postaramy się o dziecko. I jeśli to wszystko się nam uda, to wtedy ja zawalczę o siebie i niezależnie od tego, gdzie mi tą stomię będą chcieli wyłonić, to ja się na to zgodzę. No i los dał nam 4 lata. W ciągu tych 4 lat udało mi się zajść w ciążę, urodziłam synka. No ale organizm i choroba dała o sobie znać, to było już dla mnie za wiele. Ciąża bardzo mnie wyniszczyła. Później jeszcze okres połogu doprowadził do tego, że ja ważyłam 43 kilo, musiałam być odżywiana enteralnie, czyli przez sondę, którą miałam włożoną do nosa, przez nos do żołądka. I ja tak w domu funkcjonowałam. Miałam stojak z torbą dożywienia tego enteralnego, a za drugą rękę trzymałam swojego synka. Nie mogłam z nim wyjść nawet przed blok, bo byłam po prostu poprzywiązywana do tych kabli. I wtedy ja na to mówię, że doszłam do swojej ściany, że każdy z nas ma swoją ścianę, do której dochodzi i wtedy podejmuje pewne przełomowe decyzje. Dla mnie to była moja ściana. Ja do niej doszłam i wiedziałam, że nie jestem w stanie zrobić już kroku dalej.
I to był ten moment, kiedy to ja sama poszłam do mojego profesora i poprosiłam go: profesorze, to jest ten moment, zróbmy tą operację, bo ja już nie dam rady więcej. No i tak się stało. 1 września był to dla mnie bardzo ważny dzień, bo mój synek wtedy poszedł pierwszy raz do żłobka, a ja wtedy poszłam pod nóż. Obiecałam sobie, że 1 września ja zaczynam nowe życie. Przybyłam ogromną ilość rozmów z innymi stomikami, ale i z lekarzami właśnie na temat stomii. Oswajałam to nieznane. Tak, aby z odwagą wejść właśnie tego 1 września w to nowe życie. I było to o tyle niesamowite, że ja już 4 dni po operacji nie prosiłam pielęgniarek o środki przeciwbólowe. Ja miałam w sobie taką siłę i wiarę w to, że ta stomia daje mi nowe życie, że mój organizm w ogóle nie, jakby nie odczuwał bólu po tej operacji. To było coś niesamowitego. Ja 3 tygodnie po zabiegu pojechałam na casting do seriali paradokumentalnych. 1,5 miesiąca po tej operacji tańczyłam na weselu u mojej znajomej. Więc to był taki ogromny przełom i taka zmiana w moim życiu, że w tej chwili sama staram się jak najwięcej opowiadać i mówić o tym, że stomia jest naprawdę szansą na nowe, lepsze życie. To nie jest coś, co przekreśla nasze marzenia, coś, co wykluczy nas ze społeczeństwa. Stomia może dać nam naprawdę nową jakość życia. Ze stomią możemy pływać, ze stomią możemy tańczyć, ze stomią możemy biegać, możemy uprawiać sporty, możemy uprawiać seks. To jest niesamowite, bo w społeczeństwie jest ogrom stereotypów na temat stomii, na temat ludzi ze stomią, że od nas brzydko pachnie, że to jest no coś odrażającego, a tak wcale nie jest. My naprawdę możemy normalnie żyć i zarówno ja na swoim kanale na Instagramie Estoma Lady staram się jak najwięcej o tym mówić i to pokazywać, oraz nasze stowarzyszenie, które prowadzę razem z Pauliną i Justyną, Zapaleńcy, gdzie również robimy ogrom fantastycznych rzeczy dla osób z niestwoistymi chorobami zapalnymi jelit i również dla stomików, bo we dwie jesteśmy też stomiczkami w stowarzyszeniu. Dlatego ja zawsze staram się podkreślać i mówić, że jeśli doszłaś do swojej ściany i usłyszałeś tą informację, że musisz mieć wyłonioną stomię, nie załamuj się, bo jest to szansa na lepsze życie. O życiu ze stomią Monika Leder-Jankowska opowiedziała kiedyś w Wysokich Obcasach. Ten tekst możecie znaleźć w internecie, a na zdjęciach towarzyszących temu wywiadowi Monika Leder-Jankowska pozuje w bieliźnie. Zrobiła to po to, żeby pokazać, jak wygląda ciało ze stomią, że nie jest to coś tak strasznego, jak na samym początku sama myślała. Monika Leder-Jankowska zaczęła leczenie 20 lat temu. W tym czasie wiele się zmieniło na lepsze, pojawiły się nowe terapie. Poprosiłam naszą ekspertkę, gastroenterolożkę z Łodzi, doktor nauk medycznych Marię Wiśniewską-Jarosińską, by o tych nowych terapiach opowiedziała. W jej wypowiedzi padają nazwy substancji leczniczych, mówi o programach lekowych dostępnych w ramach NFZ i zrobiłyśmy to dość szczegółowo, ponieważ niestety nie wszyscy lekarze mówią o najnowszym dostępnym leczeniu swoim pacjentom. A dlaczego tak się dzieje, też jeszcze dziś wytłumaczymy. Posłuchajcie proszę dr Marii Wiśniewskiej-Jarosińskiej. Pacjenci, którzy przychodzą z objawami nieswoistych zapaleń jelit, to głównie osoby zgłaszające się albo z krwistą biegunką. Jest to taki najbardziej charakterystyczny objaw wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W przypadku choroby leśniowskiego Crohna chorzy najczęściej zgłaszają bóle brzucha, biegunkę również, tylko większość tych pacjentów ma biegunkę bez makroskopowej domieszki krwi. Mogą tym objawom towarzyszyć rozlane bóle brzucha, mogą towarzyszyć niekiedy stany podgorączkowe, uczucie osłabienia, które wynika no przede wszystkim z niedokrwistości, która bardzo często tym chorobom w okresie właśnie tych zaostrzeń
towarzyszy. Najważniejszy jest problem postawienia rozpoznania, zwłaszcza wczesnego postawienia rozpoznania. Do tego służą badania diagnostyczne. Tu możemy powiedzieć, że takim ważnym badaniem, badaniem nieinwazyjnym jest oznaczenie kalprotektyny w stolcu. Kalprotektyna jest markerem zapalnym, natomiast sama ocena stężenia kalprotektyny w stolcu nie wymaga ani ukłucia pacjenta, ani nie wymaga też wykonywania jakichś innych badań inwazyjnych, chociażby badań endoskopowych. Stężenie kalprotektyny w nieswoistych chorobach zapalnych jelit w okresie ich zaostrzenia jest podwyższone. Ten marker pozwala także różnicować choroby zapalne, choroby organiczne od chorób czynnościowych, czyli jeżeli pacjent na przykład ma biegunkę, to może być też choroba czynnościowa, to może być zespół jelita drażliwego, nie musi być to nieswoista choroba zapalna jelit, czyli tutaj to zróżnicowanie na początku jest bardzo ważne po to, żeby odpowiednio dobrać leczenie. No jeżeli się okaże, że taka kalprotektyna jest podwyższona, no to konieczne są kolejne badania diagnostyczne. Jeżeli pacjent ma krwistą biegunkę, no to tym najważniejszym badaniem jest wykonanie kolonoskopii z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego, bo to badanie histopatologiczne potwierdzi nam diagnozę, czyli no wtedy na podstawie badania histopatologicznego jest stawiane rozpoznanie choroby. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego dotyczy tylko jelita grubego. W przypadku choroby leśniowskiego Crohna ta diagnostyka obrazowa musi być szersza, ponieważ obejmuje cały przewód pokarmowy. Powinniśmy wykonać zarówno kolonoskopię u pacjentów, którzy nie mieli dotychczas ocenianego górnego odcinka przewodu pokarmowego, należy wykonać gastroskopię, jak również ocenić jelito cienkie. Tutaj w zakresie jelita cienkiego możemy posłużyć się najkorzystniej enterografią, metodą rezonansu magnetycznego albo enteroklizą, metodą rezonansu magnetycznego, no bądź w przypadku ograniczenia dostępności do rezonansu magnetycznego bądź istnienia przeciwwskazań do wykonania takiego badania wykonujemy enterografię bądź enteroklizę metodą tomografii komputerowej, a rzadziej korzystamy z takiej klasycznej radiologii, czyli wykonania pasażu przewodu pokarmowego wtedy z papką barytową. To jeżeli chodzi o diagnostykę, czyli ta diagnostyka musi być dosyć szeroka w przypadku choroby leśniowskiego Crohna. Jeżeli w badaniu endoskopowym oczywiście stwierdzamy zmiany charakterystyczne dla choroby leśniowskiego Crohna, czyli owrzodzenia, które tutaj najczęściej są owrzodzeniami głębszymi niż w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ważne jest, żeby pobrać wycinki i także ta diagnostyka histopatologiczna, czyli potwierdzenie również w badaniu histopatologicznym, jeżeli jest możliwe, jeżeli dochodzimy do tych odcinków zmienionych zapalnie, także za pomocą metod endoskopowych, to takie wycinki chcemy mieć i chcemy mieć potwierdzenie histopatologiczne w takich sytuacjach. To jeżeli chodzi o diagnostykę, natomiast biorąc pod uwagę możliwości leczenia, ważne jest postawienie właściwej diagnozy po to, żeby pacjent miał podstawy do refundacji leków, które są właśnie objęte tą refundacją, zarówno jest jedna grupa objęta refundacją dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, inna jeżeli chodzi o refundację w chorobie leśniowskiego Crohna. Niektóre z tych leków są refundowane w obu jednostkach chorobowych, ale są pewne różnice w tej refundacji, bo na przykład w przypadku choroby leśniowskiego Crohna nie ma refundowanych leków o działaniu miejscowym, czyli w formie czopków czy wlewek doodbytniczych, one są tylko refundowane dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, czyli to prawidłowa diagnoza jest tutaj ważna z tego punktu widzenia. Pacjenci także mają coraz większy dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Te nowoczesne metody leczenia w Polsce są objęte refundacją w ramach tak zwanych programów lekowych i tutaj też postawienie właściwej diagnozy jest ważne, ponieważ mamy odrębny program lekowy dla choroby leśniowskiego Crohna i odrębny program lekowy dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
W programie lekowym dla choroby leśniowskiego Crohna mamy leki biologiczne, tylko i wyłącznie nie mamy w tym programie na razie leków o tak zwanych małych cząsteczkach, czyli leków immunomodulujących, a jeżeli chodzi o terapię biologiczną, to mamy już dostęp do leków z różnych grup, mianowicie w tej grupie mamy leki z tak zwanej grupy anty-TNF-ów i to jest infliximab i adalimumab. Druga grupa leków to są antyintegryny. W tej grupie mamy dostępny vedolizumab w formie i dożylnej, i podskórnej. I trzecia grupa to są antyinterleukiny. W tej grupie mamy dostępny ustekinumab, gdzie terapię rozpoczynamy drogą dożylną, ale później kontynuujemy już począwszy od drugiego podania w formie podskórnej. Natomiast we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego w programie lekowym mamy dostępne zarówno leki biologiczne, jak również małe cząsteczki. I też tutaj są pewne różnice, mianowicie jeżeli chodzi o leki biologiczne z grupy anty-TNF-ów mamy dostępny tylko infliximab. W programie lekowym dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nie ma adalimumabu, mimo że jest to lek, który jest zarejestrowany w tym wskazaniu. Mamy antyintegrynę, czyli vedolizumab jest tak samo jak w chorobie leśniowskiego Crohna dostępny w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w obu postaciach, czyli w formie zarówno dożylnej, jak i podskórnej. I jest antyinterleukina, czyli jest dostępny ustekinumab, z tym, że też mamy pewne różnice, mianowicie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego ustekinumab jest dostępny w pierwszej linii, czyli może być lekiem biologicznym pierwszego naszego wyboru. Natomiast w chorobie leśniowskiego Crohna jest lekiem drugiej linii, czyli możemy go wybrać w przypadku, kiedy u pacjenta mamy potwierdzoną nieskuteczność lub nietolerancję leków z grupy anty-TNF-ów. We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego w programie lekowym mamy także dostępne tak zwane leki małocząsteczkowe, małe cząsteczki. To są leki o działaniu immunomodulującym. Już ponad 2 lata mamy w tym zakresie dostępny lek z grupy inhibitorów kinas janusowych, czyli tofacitinib, a od 1 maja bieżącego roku mamy także dostępny filgotinib, też z grupy inhibitorów kinas janusowych. Tofacitinib jest nieselektywnym inhibitorem kinas janusowych, podczas gdy wprowadzony od 1 maja tego roku filgotinib jest już selektywnym inhibitorem kinas janusowych. Także od 1 maja został bieżącego roku wprowadzony ozanimod. Jest to lek o innym mechanizmie działania, też mała cząsteczka. Jest to modulator receptorów dla sfingozyny. Także jak widzimy, zakres i możliwości leczenia rosną w miarę upływu czasu. Też to, co się ważnego stało w ostatnich latach, to jest zniesienie limitów czasowych, bo do końca 2021 roku leczenie biologiczne bądź immunomodulujące w programach lekowych było limitowane i ten limit, czyli ten zakres czasu, kiedy mogliśmy leczyć pacjentów, wynosił bądź 12 miesięcy, bądź 24 miesiące w zależności od leku. Ten limit czasowy został zniesiony wraz z końcem 2021 roku, także od początku 2022 roku leczymy pacjentów no już bez tego limitu czasowego, czyli to lekarz i pacjent decydują o tym, kiedy zakończyć ewentualnie leczenie. Możemy w ramach programu lekowego również zmieniać leki, jeżeli widzimy, że pacjent traci odpowiedź na leczenie, to w przypadku choroby leśniowskiego Crohna możemy je jeszcze intensyfikować, czyli po oznaczeniu stężenia leku, miana przeciwciał przeciwko lekowi, możemy w zależności od wyników tych badań intensyfikować leczenie bądź podjąć decyzję o zmianie leczenia. W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego na razie program lekowy nie pozwala nam na intensyfikację leczenia, ale zawsze możemy dokonać zmiany z jednego leku na inny.
lek. Do programów lekowych oczywiście nie kwalifikujemy pacjenta zaraz na początku rozpoznania. Tak jest właściwie w niewielu przypadkach, że tak się dzieje, że na początku choroby pacjent wymaga już leczenia w programie lekowym. Najczęściej powinien to być już pacjent, który był leczony w sposób standardowy. Przez standardowe leczenie rozumiemy preparaty mesalazyny bądź sulfasalazyny, rozumiemy glikokortykosterydy o działaniu miejscowym i ogólnym i rozumiemy pod tym mianem również leczenie immunosupresyjne. Tutaj najczęściej stosowanymi lekami z grupy leków immunosupresyjnych są tiopuryny, ale w przypadku choroby leśniowskiego Crohna to także może być metotreksat. Czyli dopiero jak pacjent nie odpowiada na standardowe leczenie bądź nie toleruje tego standardowego leczenia, takiego pacjenta kwalifikujemy do terapii w programach lekowych. No oczywiście ważnym kryterium kwalifikacji do programów lekowych jest aktywność choroby, czyli takie również wskazania musi dany pacjent posiadać. Tą aktywność choroby potwierdzamy w określonych skalach. Taką skalą w przypadku choroby leśniowskiego Crohna jest skala CDAI, czyli w tej skali pacjent powinien osiągnąć odpowiedni pułap punktów, to jest 300 punktów, no bądź niezależnie od wartości punktów, jeżeli pacjent ma aktywne przetoki okołoodbytnicze, to także może być kwalifikowany do leczenia w programie lekowym. Natomiast w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego taką skalą, którą oceniamy aktywność choroby, jest skala Mayo. Prawda czy mit? Każdy gastroenterolog leczy tak samo. Zdecydowanie nie. Lekarz może być bardzo miły, może być lekarzem bardzo drogim, czyli wysoko cenić swoje konsultacje prywatne, ale to nie przełoży się na dostęp do najnowszych terapii. Specjalistyczne leczenie nieswoistych zapaleń jelit dostępne jest w ramach tzw. programów lekowych, o których mówiła pani doktor, tak jak w przypadku na przykład leczenia raka, tylko wybrane przez NFZ ośrodki mogą przepisywać pacjentom najnowsze terapie. Czyli lekarz w swoim prywatnym gabinecie nam ich nie przepisze, nie przepisze ich też najwspanialszy lekarz pracujący w małym szpitalu publicznym, a niestety nie każdy lekarz informuje pacjenta, że lepsze leczenie otrzyma w specjalistycznym ośrodku. Dobry lekarz powinien swojego pacjenta właśnie w takie miejsce pokierować. Posłuchajcie, jak mówi o tym gastroenterolożka dr Maria Wiśniewska-Jarosińska. W małych ośrodkach to bardzo często, mimo że pacjent jest nawet pod opieką specjalisty, czyli gastroenterologa, to mimo wszystko jest leczony po prostu długosterydami. I myślę, że bardzo wielu gastroenterologów, którzy no nie leczą biologicznie, tak, nie pracują w ośrodkach leczących biologicznie, boi się terapii biologicznej. Być może, tak, i po prostu no nieprawidłowo leczy tych pacjentów. To no, trafiają tacy pacjenci leczeni latami, jak już się połamie kręgosłup i są wszelkie możliwe powikłania sterydoterapii. A jak samodzielnie sprawdzić, czy w naszej chorobie dostępne są programy lekowe, czyli najnowsze leki dla chorych, którzy spełniają określone kryteria? Nie jest to łatwe, nie wyskakuje lista tych placówek tak po prostu w wyszukiwarce internetowej, więc podam wam teraz dokładny adres strony NFZ, gdzie się leczyć. Od tego pytania właśnie, gdzie się leczyć, zaczyna się adres tej strony, czyli GSL, gdzie się leczyć, gsl.nfz.gov.pl. Na głównej stronie idziemy do zakładki Inne, otwieramy ją i wybieramy pierwsze na liście hasło, programy lekowe. Otworzy się wtedy wyszukiwarka szpitali. W rubrykę Nazwa programu zaczynamy wpisywać swoją chorobę. Zaczynamy, czyli wpiszemy na przykład Leśniows i automatycznie program uzupełni oficjalną nazwą programu lekowego. Lepiej tu właśnie uważać, bo ta oficjalna nazwa czasem może być inaczej sformułowana niż nam się wydawało i możemy przez to nie odszukać swojej choroby. Poniżej wybieramy województwo, które nas interesuje i klikamy szukaj. Dostajemy wtedy listę placówek, które oferują terapię w ramach programów lekowych. To już wszystko w tym odcinku Zdrowej Rozmowy. Dziękuję za uwagę. Życzę wam zdrowia. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z wami Kasia Staszak.